Zniszczone dachy ponad 100 domów i budynków gospodarczych, zniszczone samochody, ogrody i uprawy to bilans gradobicia, które 18 czerwca przeszło nad gminą Sitkówka Nowiny. Między godziną 16 a 16.30 nad gminą przeszła burza i gradobicie, którego nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Przeżyłam 78 lat, jeszcze nie widziałam takiego nieszczęścia. Nie daj Boże nikomu w tym wieku przechodzić. Na domu i stajnia, i budynek gospodarczy, wszystko zalane, garaże, wszystko. Bryły lodu miały nawet wielkość pięści. Ludzie bali się nie tylko o dobytek, ale nawet o własne życie. Henryka Brzoza ma zniszczony dach domu i dwóch budynków gospodarczych. U Zdzisława Jakubczyka z Kowali grad zniszczył blaszane poszycie dachu na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Grad przebił nie tylko blachę, ale także zbrojoną folię zabezpieczającą. Z dachu zostało sito. Grad poczynił też zniszczenia wokół domu. Siła uderzeń była tak duża, że kule gradu niczym pociski karabinowe na wylot przebijały donice wypełnione ziemią. Sołtys Kowali Renata Posłowska mówi o ponad 100 budynkach z uszkodzonym dachem. Lodowe kule zniszczyły wiele samochodów na terenie gminy. Grad niszczył nie tylko stare dachy. Nawet na nowych domach, a nawet tych jeszcze niezamieszkałych, widać mniejsze lub większe uszkodzenia. Grad zniszczył pokrycie dachu krytej pływalni Perła w Nowinach. Znany ze zdjęć błękitny dwuwarstwowy makrolon został przebity w kilkuset miejscach. Naprawa szkód może kosztować około 300 tysięcy złotych. Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka Nowiny, był w swoim domu w Sitkówce, gdy spadł grad. Biorąc pod uwagę zgłoszenia, to jest około 50 budynków mieszkalnych na terenie całej, bo to jest głównie Kowala duża, Kowala mała, Czcianki, częściowo Wola murowana, tam dwie czy trzy posesje, teraz z Górską. No, Zagród nie słyszałem, czy tam coś było, czy nie. No, w każdym razie ewidencjonujemy to wszystko, co w tej chwili jest. Tuż po zakończeniu burzy do pracy przystąpiły służby ratownicze. Strażacy zabezpieczali dachy, pomagali okrywać je plandekami i folią. W pomoc poszkodowanym aktywnie włączyły się jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kielc i ochotnicy z jednostek OSP. Strażacy brali udział w akcji tej niesienia pomocy mieszkańcom. Właśnie, na czym ona polegała? Polegała na zabezpieczaniu dachów folią, jak również plandekami, co też trwa do dnia dzisiejszego, od samego rana, od godziny 7:30. Doraźną pomoc poszkodowanym oferowały służby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Mieszkańcy zgłaszają szkody do urzędu gminy. Wójt wystąpi do wojewody świętokrzyskiego o wsparcie rządowe w związku z klęską, która dotknęła mieszkańców.